Nie potrafię powiedzieć czemu, ale w momencie, kiedy słyszę słowo wszyscy, to tak jakby ktoś mnie dotknął, no właśnie, jakimś gorącym przedmiotem, tematem. To stare nasze teologiczne, już pasterskie, no temat w czasie naszej wizyt tu w kościele, w czasie wizyty duszpasterskiej, tej takiej w rycie nadzwyczajnym, że kiedy pani księża po domach, ale do, z domu przychodziliśmy tutaj na, no właśnie, spotkanie duszpasterskie, może nawet byłoby dobrze od czasu do czasu coś takiego, no właśnie, szerokiego, otwartego, tak zwane meetingi otwarte zorganizować sobie po to, żeby właśnie dotknąć tego, to, co jest do zbawienia koniecznie potrzebne. Bo to, co do zbawienia nie do bawienia. Pamiętajmy o tym, że różnica między bawieniem a zbawieniem jest olbrzymia. Bardzo duża. I w głównej prawdzie wiary, którą dysponujemy w pacierzu, taka bardzo skrócona forma, sześć dogmatów, jest ich zdecydowanie więcej, jeżeli bierzemy chociażby skład apostolski, to tam już jest 12 dogmatów, którymi potrafimy dysponować, jeżeli zaczniemy wyznawać wiarę z Symboru nicejsko-konstantynopolitańskiego, bo wówczas tam to jest coraz bardziej rozbudowane, dlatego że prawdy nam objawione przez Boga to nie tylko tych sześć, jest ich zdecydowanie więcej. Delektujemy się nimi co chwilę, organizując albo korzystając z organizowanych nam świąt, chociażby Bożego Ciała, czy Najświętszego Serca Jezusowego, czy chociażby uroczystość święto Jezusa Chrystusa, jedynego i wiecznego kapłana. To są wszystko prawdy wiary, czyli dogmaty. I dlatego w pacierzu dysponujemy tym takim mini zestawem sześciu najbardziej elementarnych praw wiary, dogmatów, zasad wiary, bo to, że jest jeden Bóg, to, że On jest sprawiedliwy, za dobro wynagradza, za zło karze, to, że jest trzechosoba, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, to, że dla nas, dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, to, że mamy duszę nieśmiertelną, pamiętajmy, nieśmiertelność, to, że mamy duszę nieśmiertelną, odróżnia nas od pozostałych stworzeń, które mają duszę śmiertelną, jak u świętego Tomasza Zakwinu. My mamy duszę nieśmiertelną. Co to znaczy? Nasze życie się, właśnie ma początek, ale nie ma końca. I to też jest prawda wiara. Właśnie jak wiele światła trzeba nieustannie czerpać z Ewangelii, zwłaszcza wówczas, kiedy dotykają nas różnego rodzaju epizody życiowe, chociażby związane z postępującym procesem przemijania na tym świecie, czyli ze śmiercią. Tak wiele od nich to jest prawda wiary, że nasze życie się zmienia, to się nie kończy. Nawet jeśli rozpadnie się dom naszego ziemskiego pielgrzymowania, a rozpada się przecież na naszych oczach, to wiemy, że tam w niebie mamy dom nie ręką ludzką uczyniony, ale uwaga, kolejna prawda wiara, przygotowana przez Boga samego, dla wszystkich, bo właśnie znów to niebezpieczne słowo, przecinek jest, którzy go nie mówią. A więc to słowo wszyscy, jest jakoś uwarunkowane. W niebie będą wszyscy, którzy Boga mówią. I dzisiaj wraca tenże temat, dlatego że słyszymy zdanie w Ewangelii według świętego Mateusza, ale tak jakby żywcem wyjęte z głębokiej Ewangelii według świętego Jana, kiedy Pan Jezus, patrząc na nas, dokładnie my jesteśmy między innymi również i my jesteśmy powodem tego stanu uniesienia wewnętrznego Jezusa Chrystusa, który obserwujemy dzisiaj. Pan Jezus zwraca się do Ojca w niebie, nie do nas. Wysłania Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi
i rozdrobnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Czyli mówiąc nieładnym językiem współczesnym, gdyż taka była Twoja zachcianka. Zobaczcie, jak bardzo mocno trochę chwieje się taki obraz Boga, który mamy w oczach, taki monumentalny, bezprawny. Mój Boże, no nie mówimy się tego słowa Boga bez zachcianek. A czasami rzeczywiście to trzeba się odważyć na to, żeby no nie tyle stanąć, co klęknąć przed Jego obliczem i powiedzieć, odważyć się, zadać Mu pytanie o zachcianki Jego w stosunku do mojej osoby. Czego chcesz? Czego żądasz o mnie, ode mnie, Panie? Czego chcesz ode mnie? Zobaczcie, Jan Kochanowski, jednym z tłumaczeń z jednego z psalmów, wyraża treść tego psalmu, oddając ją tymi słowami. Czego chcesz od nas, Panie, za te hojne dary? Ma swoje pragnienia i zachcianki, również jeśli chodzi o adresatów pozbawienia, adresatów zbawienia. Czy zakryłeś te rzeczy, uwaga, przed mądrymi i roztropnymi, czyli przed zarozumiałymi, pokładającymi ufność w swojej głowie i sprawności swoich nóg, pokładającym ufność w stanie swojej majątności, pochodzenia i wykształcenia, tym zakryłeś, a objawiłeś je prostaczką. Zresztą dzisiaj otrzymujemy niezmiernie ważną informację. Dla nas jest to naprawdę niezmiernie ważna informacja, skoro odważamy się przychodzić do świątyni na przyszłość. Bo przychodzimy tu po nie mniej, nie więcej, jak właśnie po wszystkim. Chodzimy tutaj po wszystko, nie po kawałek, po wszystko. Po wszystko to, co człowiekowi jest konieczne do zbawienia, właśnie twierdzi Kościół w tej szóstej głównej prawdzie wiary. Łaska Boga jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Kiedy dzisiaj słyszymy z ust Jezusa Chrystusa, o Jego stwierdzenie, słowa, wszystko przekazał mi Ojciec mój. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. No właśnie, czyli wszystko to, co człowiekowi jest konieczne do życia spełnionego, czyli szczęśliwego. Wszystko, cokolwiek było własnością i co jest własnością Ojca, który jest w niebie, zostało przekazane Jezusowi z Nazaretu. A przez Niego właśnie jest proponowane nam, również tutaj siedzącym. Naprawdę do świątyni przychodzimy poprzez owe wszystko. Wszystko to, co Chrystus otrzymał, jest jednocześnie przedmiotem Jego oferty dla nas. Chrystus jest zainteresowany, mało tego, jest spragniony, takie pragnienie toczy Jego wnętrze, żeby oddać nam, przekazać nam wszystko, cokolwiek otrzymał i otrzymuje od Ojca. Popatrzcie, o niczym innym nie mówimy i to jest modlitwa monopabene napisana przez prymasa tysiąclecia. Ja bardzo ją osobiście lubię, no i no stety albo niestety codziennie ją powtarzam, jeśli nie raz, to wielokrotnie w ciągu dnia. To jest akt oddania siebie Najświętszej Maryi Pannie w macierzyńską niewolę miłości. Tam jest słowo miłość jednocześnie, no, treść tej modlitwy pokazuje w sposób pośredni, na czym opiera się miłość, co jest
fundamentem miłości. Znów fundamentem miłości jest to słowo wszystko, wszystko. Miłość, jeśli cokolwiek ją posiada, potrafi to robić, jest zdolna na wszystko, gotowa na wszystko. Znów ma siłę oddać wszystko. To jest istota miłości. Fundamentem miłości jest zdolność do wszystkiego. Czy to oczywiście nie najgorsze, ktokolwiek sobie o tym nie myśli. I co w tej właśnie modlitwie prymasa tysiąclecia, to jest również i naszej modlitwie znajdujemy. Właśnie to jest taki akt oddania, czyli no, akt miłości wobec Najświętszej Maryi Panny. Wszystko, czym jestem i co posiadam, ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyństwo niewolę miłości. Wszystko, czym jestem i co posiadam, ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyństwo niewolę miłości. Co dalej? Pozostawiam Ci zupełną swobodę, znów wszystko, w posługiwaniu się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Jak myślicie, gdzie leży przyczyna myśli? Właśnie we wcześniejszym doświadczeniu, dokładnie tego samego, ale od Jezusa Chrystusa. Na dokładnym doświadczeniu tego samego, od Najświętszej Maryi Panny, od Jezusa. Jest odpowiedź ludzi, człowieka, który zdał sobie sprawę, właśnie z tego, że no, wie od kogo i ile otrzymał. Jeszcze raz przypomnę, dzisiejsza Ewangelia, Pan Jezus o tym nam przypomina. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, który jest w niebie. I Pan Jezus każdemu z nas naprawdę oddał wszystko, przekazał wszystko, co był wziął od swojego Ojca, który jest w niebie. Przyszczu się. Popatrzmy, skarbiec Kościoła jest tam. Najbardziej strzeżonym miejscem w tej świątyni jest tabernakel. Dlaczego? Bo on tam jest. Tam jest wszystko, co on otrzymał od Ojca, który jest w niebie. I pozwala się trzymać wielki cel, żebyśmy chcieli wziąć od Niego wszystko to, co był potrzebne. Jakże bardzo ubogimi są ci ludzie, którzy no właśnie, idąc na Najświętszą Ofiarę z tej mszy świętej, wychodzą bez niczego. Kwestia komunizmu, popatrzcie. Stara praktyka pierwszych piątków miesiąca i prośba Pana Jezusa o komunię świętą wynagradzającą przez 9 miesięcy, czyli o to, byśmy go raczyli przyjąć w komunii świętej. Oczywiście, broń Boże, chronić siebie przed grzechem świętokradztwa i profanacji, ale abyśmy no, pozwolili mu no, podnieść się na skalę ludźmi zdolnymi do tego, aby go przyjąć. Jak ubogimi w oczach Boga, jak ubogimi w oczach Boga, jakimi biedakami w oczach Boga są ci, nasi bracia i siostry, którzy są głusi na tę Bożą zachciankę, i wychodzą z Kościoła bez niczego. A jednocześnie jak bogatymi są ci w oczach Boga oczywiście, którzy wychodzą z mszy świętej, przyjąwszy Jezusa Chrystusa, wychodzą ze wszystkim, co On otrzymał od Ojca. A powiedzcie, główną ofertą Kościoła, to jest największy skarb Kościoła. Pan Jezus nie zastawił nam żadnego innego majątku po sobie w spadku
dla nas poza swoim ciałem, pod postacią chleba. Nic więcej. Nic więcej. I nie daje nam się w postaci złota. Wtedy by się ludzie może zabijali. Nie daje nam się w postaci ani rubli, ani euro, ani dolara. Daje nam się w postaci, no właśnie, pokarmu, na żywo wiecz. Bo On jest nam do życia wiecznego koniecznie potrzebny. No właśnie. A w Nim jest wszystko, co do tego, co do osiągnięcia życia wiecznego i trwania w życiu jest niezbędne, czyli koniecznie potrzebne. Niech Pan Bóg, no właśnie, odkrywa przed nami te meandry objawienia, abyśmy każdego dnia byli coraz bardziej właśnie ludźmi spragnionymi posiadania tego wszystkiego, co On wniósł i wnosi w nasze życie, w życie Kościoła Świętego, ale również i całego świata.